Jak wykorzystać ostatnie podrygi w czwartym kwartale do tego, by zmaksymalizować zyski? Zapraszam do oglądania. Jest grudzień, wszystko ładnie, pięknie, sprzedaży bardzo, bardzo, bardzo dużo. Natomiast no generalnie no po co utracać sobie ten potencjał i czekać na święta, skoro można jeszcze parę 10 tysięcy złotych zarobić dodatkowo. No i teraz ten materiał poświęcam właśnie po to, żeby powiedzieć Ci, jak możesz sam zmaksymalizować te zyski, co zrobisz krok po kroku, abyś generalnie wynik finansowy na koniec tego roku zakończył z większym sukcesem. A więc zaczynamy od... Pierwszej rzeczy. Zacznę od jakości sprzedaży. I uwaga, tak, ok, to jest banał, rozumiem, tylko że generalnie w tej jakości sprzedaży liczą się naprawdę już procenciki. Bo jeżeli na przykład jest klientów bardzo dużo przed samymi świętami, nie będziesz miał problemu z konwersją, nie będziesz miał problemu z niczym, będziesz miał problem jedynie, sprzedawcy walczą jedynie po prostu o każdą dodatkową wizytę, bo ona jest niesamowicie konwertująca. I może się tak okazać, że jeżeli na przykład masz tam jakoś super plus, super i tak dalej, czy cokolwiek tam zawaliłeś, są jakieś negatywy i w ogóle, no to generalnie o tym jakoś. Sprzedaży trzeba priorytetowo zadbać przede wszystkim o negatywy, to już możesz się przygotować do tego, by zawsze po prostu się do, do działania, by e, po prostu te negatywy e, usuwać znacznie skuteczniej. I pamiętając o tym, że jeżeli coś wyjdzie z winy przewoźnika, a tak może być, to od razu zgłaszasz to do Allegro i usuwasz komentarze negatywne, bo tam tak naprawdę każdy procentik, każdy punkcik jakości sprzedaży będzie e, na wagę złota. No i generalnie, jeśli chodzi o zwroty wpłat, zw, e, zwroty wpłady do klientów za zwroty towarów, e, też tutaj będzie to bardzo mocno brane pod uwagę, no jak rozmawiamy o każdym punkcie, w średni czas odpowiedzi nie, nie możecie się absolutnie wykrzaczyć autoresponder, czy nawet jeśli chodzi o jakąkolwiek zagubioną przesyłkę. Ta jakość sprzedaży naprawdę jest ekstremalnie ważna, ponieważ już tam palicho tą stawkę CPC wynikającą również z jakości sprzedaży przy Allegro AdSec, no to też generalnie jeżeli masz tą samą, jako, tą samą stawkę CPC, to również od jakości sprzedaży zależy to, Ile razy dana oferta będzie się emitować w Allegro Adsach, i to zależy też od jakości. Sprzedaży przy tym samym CPC. I pamiętajcie o tym, że negatywy są tu szczególnie ważne, ponieważ teraz, jak wiecie, w jakości sprzedaży liczy się procent poleceń. Także jeżeli stosowaliście rady z poprzednich filmów, no to generalnie powinniście już mieć takie procesy do zwiększenia konwersji wystawiania pozytywnych ocen. Także jeżeli długo mnie już oglądacie i stosujecie, no to pewnie nie macie tego, nie macie z tym problemu. A jeżeli dalej macie, no to e, potraktujcie to jako priorytetowe działanie przed świętami. Kolejna rzecz, każda oferta z wysoką konwersją, a pewnie jest wysoka konwersja, to jest na wagę złota i generalnie jeżeli na przykład przeskanujesz sobie w odwiedzinach według ofert moje konto i tam oferty z wysoką konwersją, i zobaczysz, jakim cudem, że po prostu to nie jest reklamowane, no to generalnie jest taka sytuacja, że no, możesz troszeczkę tego potencjału sobie ograniczać. Więc w pierwszej kolejności również równocześnie ze zbadaniem jakości sprzedaży, przeanalizuj sobie, czy oferty z wysoką konwersją są reklamowane po prawidłowej stawce, bo jeżeli nie są, no to nie ma takiego drugiego okresu w roku, który by przyniósł takie zyski, gdybyś na przykład te oferty reklamował. Oczywiście jest inna sytuacja, jeżeli na przykład sprzedajesz tylko jedną grupę asortymentów, pod tym samym dosłownie. Do Kluczowym, więc będziemy troszeczkę trudniej w tym temacie. Natomiast generalnie szybki ogląd po konwersji i wrzucenie w reklamy tego, czego, co jeszcze się nie reklamuje tak dobrze, jak powinno. A pewnie bardzo dużo przykładów masz tam na swoim koncie takich właśnie ofert z konwersją. Kolejna sprawa to nie jest czas na ograniczanie mi, miejsc emisji w Allegro Adsach, tylko jest czas na wykorzystywanie kolejnych miejsc emisji. Jeżeli nie masz lewej kolumny wyniku wyszukiwania, jeżeli nie, nie masz na przykład, chociażby dla testu, pozostałych miejsc emisji w Allegro Adsach, jeżeli nie masz na przykład reklamy graficznej, jeżeli nie masz reklamy graficznej, masz szablonową, ale nie masz banerowej yy, wynika wyszukiwania i na stronie głównej itd., no to po prostu... Tracisz, a tutaj leżą pieniądze do wykorzystania, by zmaksymalizować ilość emisji reklam w, no, w Allegro Adsach, tak? No bo znowu nie ma problemu z konwersją, jest walka o każdego kolejnego klienta, o każde kolejne kliknięcie klienta w Twoją ofertę. Trzecia rzecz, naprawdę polecam, jeżeli się dostaniesz, to super. Wykonanie audytu z działań organicznych, bo naprawdę uwierzcie mi, jakiekolwiek pierdołowate te słowo nie użyte w waszym tytule, czy generalnie cokolwiek, z co regulami na waszej miniaturze, czy Cokolwiek związanego z jakimiś takimi fuck na sam koniec, jak nieuzupełnianie ilości sztuk na ofertach i tak dalej, i tak dalej to w czwartym kwartale może Was naprawdę słono e, kosztować. Więc e, jeżeli miałbym tutaj coś zalecić do tego, żebyś na przykład sam mógł sobie to zrobić, no to przede wszystkim zadbaj o tytuły. A jeżeli na przykład jesteś przygotowany na taką pracę, żeby dużo rzeczy się działo na, na Twoim koncie, żeby wycisnąć te zyski jak cytrynę, no to generalnie e, po prostu musiałbyś skorzystać z naszego audytu yy, sprzedaży organicznej na Allegro, bo na pewno masz jakieś luki w niektórych ofertach, które być może hamują Cię od osiągania zysków. Kolejna rzecz, budżety w Allegro Ads w górę. Tam, gdzie się da, to naprawdę warto to maksować. Kontrolować oczywiście zwrot z inwestycji, czy rentowność nam się zgadza. Natomiast im bliżej świąt, tym generalnie większe te zwroty z inwestycji i dlatego możemy sobie pozwolić po prostu na dokładanie tego CPZ. Tylko znowu, jeżeli na przykład nie masz ogarniętej struktury, nie daj Boże jesteś na automatycznych regułach i nie daj Boże masz bardzo ogólne struktury reklam, albo jakaś agencja ci prowadzi, która wrzuciła wszystko do wora i to widzisz w pośrednich stawkach CPC, że jest, że jest blisko tej minimalnej, żadna nie wystaje poza średnią, no to generalnie no, masz wtedy związane ręce, bo przy bardzo dobrze, dobrze zbudowanej strukturze reklam będziesz mógł wpłynąć na każdą ofertę, w zasadzie tak to poanalizować, żeby oferta, którą tylko chcesz, żeby można było wybić bez tworzenia dla niej nowej struktury reklam, żeby się mogła, żeby się jeszcze raz po prostu nie uczyła. Kolejna rzecz stworzenia. Jeżeli nie chcesz tworzyć dla wszystkich produktów reklamy graficznej, to stwórz chociażby dla tych, które mają dobre wyniki w ofertach sponsorowanych. Jeżeli na przykład to są pojedyncze oferty, masz taki misz masz na koncie, czy po prostu ciężko stargetować tak samo jedno z drugim, a musisz mieć przynajmniej dwie oferty, to stwórz zestawy, to wystaw drugą ofertę, zmień miniaturkę, zwiększ cenę e, i tak dalej. Cokolwiek, żeby po prostu wykrzesać te zyski e, z tego czwartego kwartału, żeby na przykład e, Allegro Asy cię nie ograniczały do tego, żeby były tylko oferty sponsorowane. To jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ważne. Kolejna sprawa, no to znowu zwiększamy miejsca emisji, to nie zapominaj o Google Adsach rano i wieczorem, e, bo to też jest, e, no, bardzo fajny, bardzo często fajnie kon konwertujący ruch, no w zasadzie ciężko wymyślić sobie ruch w czwartym kwartale, który może być niekonwertujący, no okej, okay, no zdarzają się, tak, ale w większości przypadków najpewniej to po prostu ten ruch będzie konwertujący, natomiast to, co możesz zrobić jeszcze, no to te bestsellery, żeby jeszcze zwiększyć udział po prostu w rynku za pomocą Allegro no to skorzystaj z Google Adsów na bestsellerowych ofertach lub z Google Adsów po prostu na ofertach niepromowanych, bo to też jest taki sygnał do tego, no jeżeli i tak jest ruch z Google Adsów, to po co masz tego dawać na, na oferty promowane, jeżeli już coraz mniej ci powinno zależeć na pozycji tych ofert, tak? Więc taka jest tego reguła. No i, no i znowu, jeżeli na przykład mamy te Google Adsy, no to warto naprawdę do takich produktów, które na przykład nie są aż tak bardzo popularne na Allegro, ustawić na przykład te Google Adsy na bardzo minimalną dzienną stawkę, żeby się wyklikiwały tylko rano, tak? I wtedy znowu to będzie okazja do tego, bo jeżeli na przykład konkurencja bardzo mocno ciśnie z Adsami w czwartym kwartale na te produkty, to znowu możesz na przykład te produkty niebezcelerowe, jakkolwiek po prostu sprzedać za pomocą również Google Adsów. Tylko warto pamiętać o tym, żeby te Google Adsy były puszczane rano, bo wieczorem to też są bardzo mocne środki inwestowane no i ta stawka CPC będzie dosyć spora. Kolejna rzecz, ostatni gwizdek no to tworzenie zestawów. Jeżeli nie chcesz tworzyć zestawów do swoich bestsellerów ręcznie, no to twórz automatycznie i tutaj z pomocą przychodzi ala asystent, który w zasadzie paroma kliknięciami jest w stanie Ci połączyć te oferty w zestawy, te oferty do których ludzie wystawili pozytywne opinie. E, więc jeżeli masz dużą skalę, no to pewnie to będzie merodajne, a jeżeli nie, no to e, część produkty komplementarne warto łączyć ręcznie, natomiast jeżeli na przykład będziesz miał coś takiego jak, no nie wiem, sprawdzasz w Allegro Analytics sprzedaż powiązana dla produktów, no to będziesz mógł zauważyć na przykład z tym produktem bestsellerowym, które jeszcze sprzedaże powiązane występują w jakich kategoriach, do jakich produktów. Więc na tej podstawie również możesz sobie połączyć te produkty po prostu w zestawy i nie mówię tutaj o zestaw dwóch, trzech, czterech produktów, tylko zestaw pod aukcją również z rabatem, żeby ich jeszcze bardziej przekonać do, do skorzystania z twoich zakupów. I jeszcze co ważne, żeby te Zestawy, zestawy pod ofertą również nie każdy produkt był promowany, no bo to już jest inna konwersja zakupu w koszyku, jeżeli ktoś już dobiera te produkty do zestawu, tak? Kolejna rzecz, ucinaj powoli promowanie, w sensie ja bym tak radził, żeby ucinać powoli promowanie z produktów, które nie będą wypozycjonowane wysoko w styczniu, no bo jednak dla ogromnej ilości przychodu, w sensie dla dużej ilości przychodu, no ta prowizja dodatkowa związana z wyróżnieniem, z prowizją dodatkową itd. itd. bardzo często na przykład jest bardzo wysoka, można sobie właśnie takim sposobem zwiększyć marże i oczywiście czerpać z reklamy Allegro ADS, jeżeli tam masz na przykład bardzo wysoki zwrot z inwestycji w tym czwartym kwartale. Tak samo, jeżeli masz reklamy graficzne szablonowe, zamień te oferty na oferty niepromowane. Stopniowo podwyższaj cenę, zobacz sobie historycznie, jak to robiły, e, jak to robiły firmy z, ze swoimi produktami, by nie spać od, aż tak mocno po prostu z tej pozycji. Także tak, to jest na pewno czas na zwiększenie marży już czerpanie tych zysków, pod warunkiem, że nie masz tak dużo produktów na magazynie i pod warunkiem, że twoje produkty jeszcze być może w styczniu będą się sprzedawać. No bo generalnie, jeżeli zostaniesz z koinkami na koniec roku, no to za bardzo z tym niewiele zrobisz, chyba, że po prostu trafisz na święto ukraińskie, które jest bodajże w styczniu, no jeszcze te choinki można będzie po prostu posprzedawać. Natomiast, jeżeli chodzi o te ceny, to jeżeli twoje produkty będą się sprzedawać jeszcze w styczniu, to dobrze by było, żebyś zawczasu jeszcze, biorąc pod uwagę tą dyrektywę Omnibus, Przyszłe grodejsy, przyszłe strategie w strefach okazji do pozycjonowania itd., dalej, żebyś ten odcinek 31-dniowy, 30-31-dniowy po prostu wykorzystał, żeby do jakiejś akcji promocyjnej w styczniu, tam gdzie będziesz chciał zrobić tą strefę okazji, żebyś 30 dni wcześniej miał tą po prostu wygórowaną cenę. No i tak naprawdę ostatnia rzecz, czyli usługi dodatkowe zapakuj na prezent. To jest tak naprawdę taka usługa dodatkowa, która w zasadzie w 100% leci na twoje konto, nie jest od tego pobierana żadna prowizja, Części, częściej się to wyszukuje, lepiej się to, się to pozycjonuje i tak dalej, także w zasadzie od ciebie to wymaga stworzenia jakiegoś pudełka prezentowego na życzenie. Jeżeli klient to zamówi, dopłaci na przykład 10 zł, to do ciebie w 100% leci to 10 zł, czyli to też jest okazja do tego, by zwiększyć swoją marże, czyli poprzez usługi dodatkowe no, jak i również szkoda, żebyś tracił konwersję przez nieuzupełnienie wielowariantowości, gwarancji, reklamacji i takich innych rzeczy, które powinny wynikać z audytu. Jak i również, żeby dużo klientów nie przechodziło pod aukcją w oferty sponsorowane konkurencji, żebyś tą rubrykę też zablokował. No i też w e-booku podpowiedziałem parę takich rzeczy, jak uniknąć konkurencji w nowym katalogu produktowym. Także link do tego również masz w opisie oraz w komentarzu. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału. Zapraszam do lajkowania, like komentowania, daj znać co o tym myślisz i do subskrybowania, jak i kliknięcia dzwoneczka, aby nigdy więcej takie nowości Cię nie, nie ominęły. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w przyszłych filmach. Do zobaczenia. Cześć!